Marzena Kawa, dzień dobry. Niedziela będzie również pochmurna, z przejaśnieniami tylko na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. A szanse na to, żeby zobaczyć błękitne niebo ze słońcem mają mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Tam na pogodę będzie wpływać wyż. W nocy na w pogodę będzie wpływać jeszcze front atmosferyczny. Front, który jest ciepłym frontem, ale za którym napływają do nas chłodniejsze masy powietrza. Zatem na Pomorzu, także na Wybrzeżu, temperatura już będzie niższa, bo front będzie się przesuwać nad centralnymi, wschodnimi, południowymi regionami. 4 stopnie na Wybrzeżu 5 maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, ale przy pogodnym niebie. W regionach centralnych maksymalnie temperatura do 6 stopni. To od Suwalszczyzny aż po Dolny Górny Śląsk. Na krańcach południowo-wschodnich tej nocy będzie najcieplej do 8 stopni w Rzeszowie, ale tu dziś temperatura była najwyższa, bo do 16 stopni w Przemyślu. Deszcz będzie padać miejscami przelotnie, tylko na Dolnym, na Górnym Śląsku dziś te opady były intensywne, w nocy będą nieco słabsze. A jutro od rana najwięcej słońca na Pomorzu Zachodnim, przejaśnienia w Wielkopolskiej na Ziemi Lubuskiej. Poza tym wszędzie od Dolnego Górnego Śląska po Małopolskę, Podkarpacie, Mazowsze, a także Suwalszczyznę ma padać deszcz. Te opady będą raczej umiarkowane, zachmurzenie prawie całkowite. Temperatura niższa, bo do maksymalnie 14 stopni zarówno na Podkarpaciu, jak i na Pomorzu Zachodnim. 9 stopni to minimalna temperatura i tyle będą wskazywały termometry zarówno na Mazowszu, na Ziemi Łódzkiej, jak i na Dolnym i na Górnym Śląsku. Ciśnienie powoli będzie rosło. Niedziela jeszcze z deszczem. Będą potrzebne parasole przynajmniej na wschodzie, w centrum i na południu kraju, ale początek tygodnia gwarantuje nam nieco więcej słońca i coraz wyższą temperaturę, która we wtorek, przynajmniej we wtorek, sięgnie już 20 stopni. Do zobaczenia.